Wymiana opon na letnie, oczyszczenie karoserii, kontrola zawieszania i hamulców oraz wymiana płynów to niezbędne minimum, które należy wykonać przygotowując swój samochód do sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzenie stanu technicznego auta to gwarancja naszego bezpieczeństwa na drodze. Mamy już kalendarzową wiosnę, zrobiło się znacznie cieplej, poprawiły się też warunki podróżowania w naszym regionie. Zatem jest to już czas, kiedy każdy kierowca powinien odpowiednio przygotować swój pojazd do nowego sezonu, tak aby bezpiecznie i bezawaryjnie poruszać się po drogach. Fachowcy zalecają po każdej zimie sprawdzenie stanu ogólnego pojazdu, który pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych mógł ulec pogorszeniu, co nie pozostaje bez wpływu na nasze bezpieczeństwo. Zapytaliśmy Pawła Korzenia, specjalistę z firmy Degum, na co należy zwrócić szczególną uwagę, przygotowując swój samochód do kolejnego sezonu wiosenno-letniego. Jeśli chodzi o przegląd naszego pojazdu po zimie, przed takimi jakimiś dalszymi wyjazdami wiosennymi, zdecydowanie warto sprawdzić przede wszystkim oznaki korozji, czy sól, która była w zimie na drogach, nie poczyniła jakichś większych szkód, jeśli chodzi o powłokę lakierniczą, czy też nie pojawiają się jakieś oznaki rdzy pod samochodem, które mogłyby spowodować, że no niestety stan naszego pojazdu znacznie się pogorszy. To przede wszystkim warto go ogólnie normalnie sprawdzić, jeśli chodzi o stan techniczny, zawieszenie przede wszystkim, gdyż no niestety zimowe dziurawe drogi no mogły spowodować też jakieś uszkodzenie, jeśli chodzi o zawieszenie i układ kierowniczy pojazdu. Ważne jest sprawdzenie nie tylko stanu podwozia czy śladów korozji układu jezdnego, ale także istotnym elementem takiego przeglądu jest skontrolowanie hamulców, które zimą narażone były na wahania temperatur oraz wpływ soli drogowej, co mogło niekorzystnie wpłynąć na ich poprawne działanie, a przez to na nasze bezpieczeństwo na drodze. Po zimie trzeba również zadbać o wymianę opon na letnie, jednak jak podkreśla Paweł Korzeń, należy poczekać, aż temperatura ustabilizuje się. Zdecydowanie warto te opony na wiosnę zmienić. Nie jeździmy na oponach zimowych przez całe lato, gdyż niestety nie jest to też dobre rozwiązanie, gdyż wydłuża nam drogę hamowania przy wysokich temperaturach. Natomiast uważam, że jeszcze aktualnie nie jest to czas na zmianę już tych opon zimowych na letnie, gdyż rankami te temperatury w okolicach zera, czy nawet lekkie przymrozki, jednak to nie jest jeszcze ta temperatura. Starajmy się, żeby już temperatura była stale ustabilizowana powyżej 7 stopni Celsjusza, już wtedy możemy śmiało się zgłaszać do wulkanizatorów i te opony zmieniać. Wszystkie skomplikowane naprawy najlepiej powierzyć fachowcom, ale proste czynności obsługowe możemy wykonać sami. Pamiętajmy zatem, że odpowiednio przygotowany pojazd do sezonu wiosenno-letniego zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort podróżowania. A jak już wykonamy wszystkie niezbędne kontrole, wymiany i naprawy, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wybrać się swoim samochodem na pierwszą wiosenną wycieczkę.